It's Your Life, Just Take It to droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Patryku, przyjechaliśmy poznać Twoją pasję. Słyszałam, że to są motocykle, jakby renowacja, budowa i wszystko związane z motocyklami, tak? Tak, to jest właśnie budowa motocykli od podstaw remont motocykli. Strasznie trudne i jakby ja w ogóle też muszę Ci się przyznać, że szukałam takiej osoby, bo marzy mi się taki motocykl, marzy mi się w ogóle Cafe Racer, taki właśnie stary, przerobiony. Też masz, no to jesteśmy w dobrym miejscu. Skąd się wzięła ta twoja pasja? Ogólnie to od małego interesowałem mnie motocyklem. Tam w rodzinie babcia jeździła, mama jeździła. U mnie też babcia jeździła. Babcia była listonoszem i też jeździła na motocyklu. Fajnie. No i potem właśnie kuzyn też jeździł ścigaczem i tam zajeżdżał do mnie. W sumie nigdy mi tak nie interesowały chopery albo coś takiego. Jakoś mnie natchnęło i kupiłem w końcu, wyremontowałem. Stwierdziłem, że to jest fajnie, bo jak się jedzie tak wolno się jedzie. Możesz oddychać i brać to, tak, czuję się właśnie wolność, tak, i naprawdę jest fajne. Największym nie problemem to, że jestem na przykład niepełnosprawny czy coś, to największy problem jest to, że nie mam dobrych sprzętów do tego. Na przykład garaż się rozsypuje, więc muszę budować kolejny, to jest ryzyko tutaj. Że to się zawali. Tak, to jest masakra. Trochę stoję w miejscu. Miałem tam, nie wiem, jakieś... Finansujesz na garaż, ale jako, że właśnie się dowiedziałem, że muszę robić dach spadzisko, muszę zbierać trochę więcej. Rama. Budowa ramy to jest strasznie czasochłonne i naprawdę trzeba wszystko zrobić idealnie. Widzę, jak z moich rąk wychodzi coś, co można tym podążać i jeździć. To jest właśnie piękne. Kocham to robić. To jest coś, czego nie da się opisać tak słowami. Ale naprawdę fajnie jest to, jak jadę czymś zbudowanym przeze mnie i jak właśnie potem ludzie się mnie pytają, z konia to mam ją, że to właśnie pasnoręcze zrobiłem. Są zdziwieni, zszokowani i naprawdę są pełni podziwu. To mnie jeszcze bardziej napędza. Jestem chory na zanik mięśni. Niezbyt się interesuję tym, czy nie wiem, czy tam dam radę, czy nie do rady. Staram się dać radę, no i nie myślę o tym, czy tam jest niepełnosprawny, czy nie. Bo na przykład wykapanie takiego błotnika to jest 10 minut i naprawdę wpadam z sił, no ale no, nie będę płakał, no trzeba daleko. Tak. Na pewno nie warto się poddawać, jeżeli macie jakieś marzenie, to warto dążyć do celu. Na pewno nie będą budować piramidy niemożliwości. Trzeba próbować wszystkiego, jeżeli naprawdę już będą ostatnie siły tam roślinie, to już wtedy można odpuścić, chociaż nie jestem do końca tego zdania. Moje marzenia? To na pewno mieć wypasiony garaż i zamieszkać w Stanach, to jest główne tam takie marzenie. Tokar Patryk remontuje motocykle. It's your life, just take it.